Doktor Mazurek był to szczupły, szary człowieczek z brudką zaciosaną w ostry klinik, ze śpiczastym nosem i oczami tak ukrytymi w szczelinach powiek, że ich prawie nie było widać. Doktor Jasio był to najzawołańszy kawalarz, niezrównany facecjonista, zawsze parskający śmiechem zabawnym, nienasyconym chichotkiem. Nawet wówczas, gdy padlec Lasecznik triumfował nad wiedzą, a figlarna Kostusia zdmuchiwała najciekawszy kaz, i doktor przychodził wysłuchiwać ostatnich rzężeń i wówczas jeszcze kładł nieszczęśnikowi do ucha jakieś wesołe opowiadanie, śmiał się do niego szparaczkami swych oczu. I nie jeden, nie jeden odszedł z uśmiechem na wargach, z westchnieniem wesela, nawianym przez paradny kawał doktora Mazurka. W sanatorium wiecznie był na korytarzach, w kuchniach, zawsze w ferworze, zapale, zawsze spocony i zajęty. Małe jego oczy widziały wszystko, a szybkie kroki obiegały codziennie całą tę ziemię płoną. Sam również wykpiwał się z dnia na dzień padlecom, lasecznikom, zadawał im bobu, czyli ferne piksu, świeżym powietrzem. I mleczywem, który chłepał w pośpiechu to tu, to tam w drodze, jak notoryczne ciele. W początkach swego majdańskiego zawodu nie miał nawet felczera, a na głowie z górą stu chorych. Później zwalił mu się na łeb felczer, z oszczędności panny Marty ufundowany. Przywędrowały siostry miłosierdzia i oblazły go, czepiał go się jak żypień. Psiego ogona, zawsze jakiś student kończący, jakaś altruistyczna bryndza. A koniec końców do tego doszło, że zwlókł się drugi lekarzyna, potężnie już nadgryziony przez gruźlicę, doktor Wiński. Zadeklarował swe usługi w zamian za prawo wyrandowania przez tyle a tyle godzin, w zamian za jadło, ryba, dwa mięsa i pokój od południa. Oczywiście, że go doktor Mazurek wyzyskał do ostatniego, jak najpodlejszy właściciel lombardu na powiślu i puścił w ruch. Zaczęli wtedy we dwóch pilnować prawidłowego leżenia, słuchać kaszlów i patrzeć w plwociny. A tymczasem nędza wlokła się na Majdan. Bety, dzieci, baby i kaszel ojcowski. Kaszel bez końca. Siaki taki gędziolił. Wszystko już, proszę pana doktora, lepiej, jakby człowiek był całkiem zdrów, sił okropnie przybyło. Tylko jeszcze ten kaszel tak jakby troszeczkę. E, no, kaszel troszeczkę, bo tak należy, pa zakonu, to drobiazg. On ta przejdzie, tylko żeby się ociepliło. Bo tak nawet czasem jakby jakoś na cichu, ale znowu padnie plucie, albo i zakrwią. A bo powiadam, jak całkiem przejdzie, to właśnie będzie sama pora, wtedy pogadamy, co? Bo cóż to właściwie, towarzyszu, kaszel, żeby tak między nami wszyscy kaszlemy. Właśnie, i ja tak sobie mówię, że który nie kaszle, Boże Panie, nawet i tych potów jakoś mniej nocami. O co nie mówiłem? A skoro tak, no to hajda na leżak. Parę miesięcy po swym przyjeździe Ewa poczęła przekradać się do sanatorium. Uprosiła doktora Mazurka, żeby jej pozwolił być nocną, bezpłatną dozorczynią przy najciężej chorych. Uczyniła ślub, że będzie czuwać przy każdym z umierających. To na intencję jaśniacha i za karę, że przy nim nie była. I wypełniała święcie. Co pewien czas doktor telefonował do budynku administracyjnego. Siostra Magda, Numer takie ataki taki ma się ku kogutkowi godzina ta i ta Ewa zabierała się na noc wchodziła do numeru cicho jak duch siadała przy chorym i spełniała najtrudniejsze posługi cieszyła opowiadaniem zagadywała spełniające się dzieło uciszała widziadła gorączki i bezsenności Ewa otrzymała pozwolenie odwiedzania najdalej położonego ogrodu zwanego Łąką Marty, gdzie mieściły się szkółki i szkoły zostające pod patronatem Bodzanty. Był tam dom ochroniarski, dom wychowawczy i szkoła. W domu wychowawczym umieszczano dzieci ludzi bardzo chorych, sieroty, Wzięto już to ze szpitalów po miastach, już to nieprawe znalezione, podrzucone, słowem znajdy. Dzieci tam chowały się razem, chłopcy i dziewczęta. Uczyły się, bawiły się, pracowały razem. Nie wszyscy mieli prawo wstępu na łąkę Marty. Marta była jedną z ochroniarek. Miała wydział muzyki i śpiewu. Skoro przypadała lekcja muzyki w ochronie albo którykolwiek ze szkół, Marta brała Ewę ze sobą. Sama szła szybko, gaworząc, perorując, Rzucając płomienie świetlistymi oczyma. Piosenka rodziła się na jej ustach, zanim przekroczyła próg ochrony, i zanim siadłszy przy fortepianie, dawała znak do cudnego, dziecięcego chóru. Zdarzyło się w czerwcu następnego roku, że Ewa była w głowni. Wypadło jej tam udać się osobiście, dla zestawienia rachunków z księgami Muzeum Społecznego. W tym samym czasie bawił tam od kilku tygodni Bodzanta. Ewa nie wiedziała wcale o jego obecności. Zajęta prawie po całych dniach w muzeum, wychodziła kiedy niekiedy na spacer do parku. Podczas jednej z takich porannych wycieczek zobaczyła z daleka dawnego władcę głowieńskiego państwa. Siedział na brzegu stawu. Zajęty karmieniem łabędzi. Ewa chciała przesunąć się niepostrzeżenie w boczną ulicę, ale ją bodzanta zauważył i poprosił znakami, żeby przyszła do niego. W miejscu tym był jakowyś dawny taras, rodzaj amfiteatru ułożonego z ciosowych głazów spojonych ołowiem czy żelazem. Stopnie, które krok kobiecy ledwie mógł ogarnąć, szły aż do samej wody. Bodzanta siedział na jednym z tych kamieni. Dokoła szumiały prastare drzewa. W oddali nad wodną taflą widać było zwisłą, srebrnolistą Iwę. Dwa łabędzie, czarny i biały, wymijając się uroczo, raz wraz podpływały do kamiennego bulwaru, żeby chwytać kawałki chleba, który im rzucał dawny ich pan. Gdy Ewa zbliżyła się do samej wody. Spostrzegła mnóstwo grubych, ciemnych karpi, które również chwytały pożywienie. Otwierały się ich żarłoczne, okrągłe paszcze i z ciapaniem nieustającym połykały rozmiękłą papkę chlebową. Słońce sypało żarem i lśniło siarczystą łuską na ruchomej hełbi wodnej. Czasami głośniej westchnął wiatr. Ewa usiadła na stopniu i poczęła patrzeć na ubijające się ryby, na piękne zwroty łabędzi. Cieszył ją bezmyślnie widok pożerania jadła przez biedne wodne stwory. Zamyśliła się i zapatrzyła. Była nie tam, lecz gdzieś daleko. Nie o tym myślała, co widziały oczy, lecz można by tak rzec, o wszystkim. Przypatrywała się jedzeniu, a myślała, czym ono jest na świecie Bożym. Mierził ją, jakby świeżbił ten widok, ale i zachwycał. Budził tajemną duchową odrazę, ale zarazem przerażał swoją silną pięknością. Rzucała sama okruszony rybom i z przyjemnością słyszała syk łabędzi, usiłujących odegnać ryby, wydrzeć im jadło. Ich długie, piękne szyje wyciągały się jak arkany z grubych lin, dzioby się rozwierały nad ciemnymi grzbietami karpi. Długo trwało milczenie. Naraz Bodzanta rzekł z jąkaniem, którego opanowywało zawsze, gdy był mocno wzruszony. Ta woda, ta, ta woda, po której pływa biały i czarny łabędź... Mijają się na tej wodzie jak dzień i noc, a zawsze, zawsze do mnie o to jadło wyciągają szyję. A kiedy tego nie rozumiem? Zaśmiał się głośno, zachłysnął się śmiechem, mówiąc – ależ, bo nie mogę odpowiedzieć, po co mi ja to wszystko, to wszystko zrobił. – A! – krzyknęła jak ukłuta nożem. Mówił do niej, ale i do łabędzi, wciąż śmiejąc się, zauzawionymi oczyma i błyskając białymi zębami – Zastawiłem ucztę niegorszą wcale niż Pompeius Trimalchio. Ha, 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 jedzcie i pijcie, przyjaciele.